Chcielibyśmy Was zaprosić na rozmowy o AI i o tym, jak środowisko akademickie może je wykorzystywać. Rozmawiam ja, Kaśka Śledziewska i... Michał Paliński. Jesteśmy z DLAPW, gdzie od lat zajmujemy się cyfryzacją. Dzisiaj będzie o API. Może zacznijmy od tego, że powiesz mi, co jest to API. Tak, ten groźno brzmiący skrót można rozszyfrować jako Application Programming Interface. To jest mm. taki protokół, żeby aplikacje ze sobą mogły rozmawiać, komunikować się ze sobą. Aplikacje, czyli jeżeli mówimy o tej generatywnej sztucznej inteligencji i czacie, to w jakie aplikacje będą ze sobą rozmawiać dzisiaj? Dzisiaj będziemy prowadzili z komunikować ze sobą nasze konto w OpenAI z Aplikację, którą stworzymy w Pythonie. Będzie prosty skrypt w Pythonie, którym będziemy mogli automatyzować różne rzeczy, które zazwyczaj robimy w czacie. I dodajmy, że naszym celem jest pokazanie Wam, że to wcale nie jest trudne nie. i że generalnie bez kompetencji programistycznej też możecie to robić. I do czego was bardzo zachęcamy. Chodzimy na znaną nam już stronę OpenAI. -a gdzie tutaj ten prawy guzik nas kieruje do, do okienka, gdzie gadamy z czatem, a ten po lewej umożliwia nam wejście właśnie w to API. I jak tutaj sobie wejdziemy, to widzimy to okno, gdzie w jednym z naszych filmów bawiliśmy się w placu zabaw, mm -hmm. gdzie można bardziej sterować tym czatem niż, niż w zwykłym okienku. Ale dzisiaj będzie nas interesować tzw. klucze API. Mhm. Mm i te klucze służą nam do tego, żebyśmy potwierdzili naszą tożsamość, żebyśmy byli w stanie powiązać ten nasz kod, który napiszemy w Pythonie, z naszym kątem w OpenAI. Jak tworzy się te klucze? Tutaj mamy taki guzik. Create new Secret Key. Mm. Ty klucze mm -hmm. można zrobić dużo. Zobaczcie, że tutaj ja w tym momencie mam trzy stworzone. Stworzono. Mm -hmm. no. Go możecie jakkolwiek. Niech to będzie dla mnie teraz dzisiaj, będzie to nagranie. Klikamy Create. I tutaj generuje nam się długi kod alfanumeryczny, który w tym momencie kopiuje. kopiuje go, bo zaraz jak wejdziemy w już w nasz edytor Pythonowy, to tam będziemy musieli go wkleić. Pamiętacie jedna taka rzecz, że jak go raz kopiujemy, to już nie, ma, nie, nie będziemy mieli więcej do niego dostępu. Zobacz, jak tutaj mam to nagranie, to jak kliknę edytuj, to już tutaj nigdzie nie, ma, nie, nie mam tego podglądu. Tutaj mam taki skrócony fragment tego kodu. To służy do tego, żeby, tak dla bezpieczeństwa, jakbyście gdzieś zgubili taki klucz, to zawsze można stworzyć nowy. Generalnie o to, o to w tym chodzi, tak, żeby każdy mógł się skomunikować z własnym kątem OpenAI i tam tym limitem, który ma na, na korzystanie. Mamy ten klucz skopiowany, tak jest. Na, czas na skrypt Pythonowy. Pod tym filmikiem też Wam udostępnimy ten skrypt, który będziemy wykorzystywać teraz, tak żebyście mogli sobie też sami poeksperymentować u siebie i pozmieniać ten kod pod swoje. I tutaj hmm. ja widzę, że ten kod, ten skrypt nie jest jako taki w Pythonie, tylko jest jakiś znaczek obok. Mógłbyś wyjaśnić, o co chodzi? Słuszna obserwacja. Python może korzystać z różnych narzędzi, tak z różnych programów do, do tworzenia kodu, no, i na potrzeby tego filmu wykorzystamy takie, chyba najwygodniejsze, czyli to jest taki notatnik, który się nazywa Collaboratory, darmowy, udostępniany w usługach Google. Bo tutaj to ja mam wrzucony już jakby na swój Google Drive, czyli ten dysk, dysk Google'owy, i wy też będziecie mogli to sobie wrzucić i, i odpalić, tak samo jak ja. Ale jeżeli komuś po włączeniu nie pojawiałoby się tutaj właśnie tutaj to piękne złote logo i i ten dotatnik by się nie włączał, to znaczy, że nie ma tego włączonego na poziomie swojego konta Google. Jak korzystamy z kont uniwersyteckich, to zazwyczaj to jest domyślnie włączone, ale na niektórych wydziałach z tego, co kojarzę, nie jest. Hmm. Jeżeli po kliknięciu tego właśnie pliku dostali jakieś dziwne krzaczki, a nie, a nie włączyłaby się ta, ta usługa, to wtedy kliknijcie sobie te tutaj dziewięć kropek przy, w prawym górnym rogu, zjedźcie na sam dół i tutaj jest coś takiego jak Marketplace. Gdzie można dodawać y, różne aplikacje do, do konta Google? W wyszukiwaniu wpiszcie: Collaboratory. Już mam to zainstalowane, jak widzicie. Ale jakbyście nie mieli, to tutaj trzeba kliknąć: install. I wtedy już. Będzie na... działać być będzie można to włączyć, mhm. czyli dostajecie link y, program i klikacie sobie jest pod filmikiem. Jak uruchomicie to jakby y, zaletą tego jest to, że y, nie musicie instalować tego Pythona u siebie na, na waszym systemie operacyjnym. Jak z tego korzystać z tego narzędzia. Mhm. Y, pokrótce Te komórki dzielą się na takie dwa typy jedne to są z, y, komórki z kodem albo z tekstem. Jeżeli już wybierzemy komórkę z z tekstem to możemy sobie opisywać, tworzyć dokumentację. W komórce poniżej importuję biblioteki. Okay. To nam powoduje, że jest taki duży nagłówek i wtedy to jest ładnie widoczne. Można sobie tutaj to tworzyć, właśnie te nagłówki, później one są w spisie treści. Można to bardzo wygodnie sobie porządkować. Czyli to był przykład komórki tekstowej. A są też komórki z kodem już Pythonowym tak jak tutaj ta pierwsza na, na samej górze. Te komórki należy wykonać, żeby one miały, miały swój efekt i wykonać to w ten sposób, że tutaj jest taki guzik play. W tej pierwszej komórce instalujemy sobie w pakiet, który się nazywa OpenAI. Od razu jakby ktoś chciał zobaczyć dokumentację, to, to możemy ją znaleźć na, na GitHubie, na takiej platformie, gdzie są opisywane różne kody. OpenAI Cookbook to jest cała dokumentacja tego, Dokumentacja, czyli? Dokumentacja, czyli pokazane różne y, zastosowania, tak, czyli y, my też nie musieli pamiętać zawsze, jak, y, jak coś zrobić przy użyciu jakiej biblioteki, jakie są różne polecenia do niej i tak dalej. I włączamy play, to się dzieje. Mhm. Tak, no, tutaj nam instaluje przy użyciu tej komendy właśnie pip install openAI, ale nie wystarczy to zainstalować, trzeba to jeszcze zaimportować. Zawsze jak mamy jakieś takie mhm. dodatkowe biblioteki, w tym Dużo tych bibliotek jest już zainstalowanych, jakby tak domyślnie. Jeżeli jakieś nie są, to właśnie się doinstalowuje, a później się je importuje. No, I tak, tak krok po kroku rozumiem, że po prostu naciskamy ten z boku, te playe. -y. Tak, tak, tak. No tym się charakteryzują właśnie te, te notatniki, że tutaj się jakby wykonuje poszczególne komórki. To też jest dobre dla początkujących, bo wtedy łatwo widzimy, jeżeli jakiś błąd na przykład bym tutaj zrobił to jakby wywali mm -hmm. mi się cały kod, tylko akurat ta komórka i będę widział, że to gdzieś w tym fragmencie kodu był jakiś błąd, tak? Te błędy są zazwyczaj takie dość informatywne, czyli tutaj on nam wskazują, na czym polegał ten konkretny błąd. Tutaj akurat module not found error, no bo tutaj była literówka, tak? Prześlone też od razu na, na czerwono. Te notatniki są wygodne pod tym kątem, że właśnie można wykonywać te poszczególne komórki, są wygodne też dlatego, że łatwo się można dzielić tymi kodami. One są często właśnie wykorzystywane przez i naukowców, przez researcherów, i właśnie dlatego, żeby dzielić się kodami. Jak ktoś będzie z tego później dalej korzystał, to trochę wygląda jak w ogóle taki dokument typu jakiś tam Google Doc, że tam można nie wiem, komentować sobie poszczególne mm -hmm. fragmenty, tak? Czyli można pracować w zespole badawczym, to jest mm -hmm. wygodne. A powiedz z tym kluczem, bo tam wtedy skopiowałeś ten klucz. Teraz przechodzimy do sedna, jak połączyć tutaj tą, ten kod pythonowy z, z tym naszym kątem. przygotowaliśmy mm -hmm. dla was taki y, wygodny sposób, jak to zrobić. Ponieważ w tych notatnikach jest taka wygodna funkcja, np. obiekty tajne. Jak tutaj znajdziecie po lewej stronie, jest taki kluczyk. Mm -hmm. z niego wyjdziemy, to można dodać nowy obiekt tajny. To chodzi o to, żebyśmy mogli mieć gdzieś Ukryty ten, ten klucz i on, jakbyśmy wysyłali ten notatnik teraz dalej, tak jak dostaniecie od nas tutaj w, w, tym, w tym linku, to wy nie będziecie mieli tego klucza, bo to jest tylko jakby na poziomie tego notatnika mm -hmm. mojego, czy później, jak wy to zrobicie, to będzie tylko u Was. Mm -hmm. Czyli to jest też w miarę bezpieczne w sensie takim, że nie ma do tego dostępu nikt poza nami. Tak, 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 bo takim podstawowym błędem, jakie ludzie robią, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to jest to, że korzystają z jakichś usług typu, typu API mm -hmm. i sobie, że nie wiem, ten właśnie Open ai key, napiszę tutaj tak samo, tak jak mam poniżej, to się równa i tutaj podają to, tak, że to jest taki tam. Mm -hmm. To jest, to jest jakby widoczne. No jak to się właśnie udostępnia, to tak, to, to może wyciec i, i tak dalej. Generalnie chodzi o to, żeby to było właśnie w bezpieczny sposób gdzieś zapisane. No i taki najwygodniejszy sposób, no to jest właśnie taki, jak teraz wam pokażemy. Trzeba stworzyć taki nowy obiekt tajny, w którym kopiujemy ten, ten klucz z, z, z tego konta OpenAI. Klikamy sobie ten kluczek, tworzymy nowy obiekt, nazwa to odwoływać do tego, co tutaj widzicie po prawej stronie. Może się nazywać inaczej, tylko że tutaj to, co jest po lewej i to, co po prawej musi być tożsame, tak? I teraz wartość musimy wkleić wartość tego klucza. Wklejam wartości. Przyznaję mm -hmm. dostęp z notatnika. Mm -hmm. No i teraz po tym, jak wykonamy tą komórkę. Mm -hmm. Play naciskamy. Tak. To, że mamy zielony ptaszek, czyli ten, ten klucz został przyznany. Jesteśmy, jesteśmy połączeni, tak? Czyli to ten najważniejszy etap został zrobiony i teraz już możemy korzystać z modeli. Y I rozumiem, że mamy jakiś przykład. Mamy przykład, który teraz możecie już sobie modyfikować do własnych celów, ale zobaczmy, co tutaj jest krok po kroku w tym przykładzie się dzieje. To jest taki przykład typu Hello World, jak zawsze w programowaniu, czyli taki, właśnie, żeby zobaczyć, że działa. Będziemy się łączyć z, z modelem Chat GPT 3.5. Symulujemy sobie to, jak gadamy normalnie w tym okienku. Tylko teraz to zrobimy z poziomu z poziomu Pythona. To, co będzie wygodniejsze to to, że mamy tutaj rozdział na te takie komendy systemowe i na te komendy typu prompt. Komendy systemowe to jest to, o czym gadaliśmy, jak gadaliśmy w ogóle o promptowaniu, czyli to są te komendy, które mówią modelowi, kogo ma się wcielić. To jest takie jakby meta, meta komenda. Tutaj akurat będę chciał, żeby opowiedział mi bajkę o, o psie imieniem Jogi i jako prompt mówisz, żeby opowiedział mi tę bajkę o bajkę o psie. Następnie jest taka składnia, która, no, widzicie, to ciężko jest do, do zapamiętania o ją, albo można sobie używać z tego kodu, który Wam dajemy, albo można ją znaleźć w tych różnych tutorialach na stronie OpenAI, czy w tej dokumentacji, tej biblioteki. A co ta składnia robi? Jakbyś wyjaśnił. Ona robi. Ona się już łączy z, z tym modelem, tylko że definiujemy, jaki to jest dokładnie model. To jest też fajne, że mamy dużą kontrolę, teraz większą niż w tym naszym okienku, gdzie wybieraliśmy ze 3,5 a 4. Skąd wiecie, jakie są w ogóle te nazwy tych modeli? Jak wrócimy sobie do, do tej naszej strony, gdzie były te klucze API, jak klikniecie sobie tą wstążkę, to zobaczcie, że tu jest takie jak model. I tu są te nazwy tych modeli, one są opisane. Te nazwy to właśnie sobie kopiujemy i dokładnie wklejamy to u siebie w kodzie, to jest o tyle, mm -hmm. o tyle wygodne. Warto tutaj zaglądać, no bo one się często zmieniają i są coraz lepsze i coraz tańsze. Ja... Też tego turbo. coś za tym stało, że ty wybrałeś akurat ten model? Tutaj akurat, no to jeżeli byśmy wybrali sobie czwórkę, no to wtedy by nam opowiedziała jakąś ciekawszą bajkę pewnie niż trójkę, warto dobierać, jakby eksperymentować z różnymi modelami i sprawdzać do czego, który się nam bardziej sprawdza, do jakiego jest zadania. Na przykład model ChatGPT4 często <gry> lubi dodawać coś od siebie, czyli na przykład jak go prosić o tłumaczenie jakichś krótkich fraz, na przykład mamy do przetłumaczenia, nie wiem, tysiąc nazw zawodów z jednego języka na drugi i nie dajemy modelowi żadnego kontekstu dalej, to on górka może zacząć coś od siebie zmyślać, na przykład. I są tutaj na przykład takie Rośliwkie modele typu Instruct, które mają, działają na bardzo jakby takich małych kontekstach, i one na przykład do tego typu zadań się dobrze sprawdzają. I wracamy, rozumiem, do tej biblioteki. Mhm. Tak. Czyli tutaj możecie wpisać sobie dokładny model, którego chcecie używać, i następnie duży nacisk jest teraz składziony na to, w tej, w tej całej działce, na reprodukowalność. Przy użyciu tych samych komentarzy, żeby można było dostać. Najlepiej takie same wyniki, ale hmm. w praktyce bardzo podobne wyniki. żeby te modele stały się takie bardziej deterministyczne. No to dla celów naukowych, żeby można było tak powtarzać jakieś eksperymenty na przykład. I do tego służy ten parametr tutaj. Czyli z jednej strony możemy powiedzieć, jakiego modelu dokładnie używaliśmy. Dwa, że mamy parametr, który się nazywa seed, zwany w tego typu modelach, który my tutaj nadajemy mu jakąś, jakąś wartość, która powoduje, że te, ten model zwraca coś. Miarę podobnego. I warto sobie sprawdzić, co to znaczy coś bardzo podobnego, na przykładzie tej bajki, żeby zobaczyć, czy do danego zadania taka reprodukowalność jest zadowalająca. To może być równie dobrze 999. Następnie tutaj ta część kodu, jakby wrzuca tę systemową komendę i ten nasz prompt już do samego zapytania. To jest taka już bardzo techniczna rzecz. Tak to, tak to jest tutaj sformułowane, że tutaj mamy taką listę pytonową. No dobrze, i chyba już najwyższa, żeby wykonać tą komendę. Mhm. Niech się uda bajka nam stworzy. 8 sekund ona nam się tutaj łączyła. To będzie zależało od tego, jaki jest akurat ruch na tych serwerach. Jak to się nam wykona? To ta ostatnia komórka nam to wyprintuje, czyli pokaże nam w tym naszym notatniku, jaki jest efekt tego całego działania. I mamy bajkę. Oczywiście Otóż był sobie kiedyś psiak o imieniu Yogi. To jest fascynujące, jak on potrafi faktycznie pisać bajki, moim zdaniem, też jest świetny w metaforach. To co, to może pokażemy ją jeszcze raz i zobaczmy, czy będzie podobna. Bardzo tak. się różni, tak. No zobacz, ja to, to wygląda no, to bardzo dobrze, Tak. W ogóle teraz już nie śpiewa, nie ma tej piosenki, tylko teraz chodzi o to, że on może odchodzić od swoich właścicieli i żył długo i szczęśliwie. Ciekawe. Pokazuje nam to, do jakiego stopnia ten model może być na ten moment deterministyczny, właśnie, czyli zwracać to to samo. Długość też jest podobna, prawda? Jeżeli chodzi o tą bajkę. No dobrze, ja rozumiem, że będziemy dalej rozwijać się, jeżeli chodzi o promptowanie przez API, czy to przez Playground, czy to po prostu pisząc prompty w języku naturalnym. Także dzięki Michał. Dzięki, Dzięki. Do zobaczenia.